Witajcie moi drodzy, dzisiaj troszeczkę inna forma. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat tego, co się dzieje ogólnie ostatnio. Szczególnie informacja dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, za co im naprawdę ogromnie dziękuję. Zawsze każdy grosik się liczy. Dlaczego nie dostarczam kontentu ostatnio? Powodów jest kilka tak naprawdę. Pierwszy najważniejszy powód to taki, że przeprowadzam się i będę musiał całą chałupę, że tak powiem, spakować i po prostu załatwić wszystkie formalności z kupnem jednej nieruchomości, ze sprzedażą drugiej nieruchomości, czy w tej, w której jestem teraz. I jest to masa roboty, masa myślenia dla ludzi, dla osoby takiej jak ja i moja żona, którzy po prostu nigdy wcześniej tego nie robili. Masa rzeczy na głowie i po prostu najprościej to ujmując, nie mam ja osobiście już w tym momencie czasu na hobby. Stoją moje figurki od Blood Bowla, które 12 moich ludków, które próbuję pomalować od kilku tygodni i nie mam na to czasu w żadnym stopniu. Trochę pracy z tym jest. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w tym momencie mój pokój, gdzie próbuję oczywiście przy przeprowadzaniu się do nowego miejsca, próbuję przy okazji chrzanić po prostu masę rzeczy, tak aby było jak najmniej badziewia, żeby jak najmniej przewieźć i jak najmniej badziewia tam znowu przechowywać przez kolejne lata. Wyrzucamy tak zwane przyda się, czyli rzeczy, które się kiedyś przydadzą, a tak naprawdę nie pamiętam w ogóle po co są i po co kiedyś się wziąłem. Więc zaproszę was na chwilę na górę, tam gdzie mam swoje studio, miałem studio. Powinienem zacząć już coś nagrywać tak naprawdę. W październiku najprawdopodobniej dopiero uda mi się ogarnąć studio, uda mi się ogarnąć nową miejscówkę. Najprawdopodobniej będę cały swój graczowe miejsce będę miał w garażu, który jest ogromny. I tam będę miał po prostu miejsce obok samochodu, będę mógł sobie działać. Ale to wszystko jest kwestia do grania, jak już wejdę na miejsce, pomierzę, porobię pomiary, gdzie mi się zmieści stół i gdzie będę mógł tak naprawdę cokolwiek dla was robić. Na chwilę obecną widzieliście, że było parę unboxingów, ponieważ unboxingi jest bardzo łatwo zrobić. Rzucić matę, postawić kamerę i mogę gadać sobie i nie ważne co jest dookoła. Naprawdę był bajzel po prostu. Na tym stole leżało tysiące innych rzeczy, które były zupełnie niepotrzebne. No ale tylko tyle mi się udało zrobić. Będę miał niedługo kolejny unboxing. Czaszeczki, kupiłem czaszeczki. Zobaczymy sobie co dokładnie w nich jest. Oczywiście pewnie widzieliście. No oczywiście będziemy mieli kolejny odcinek podcastu, to jeszcze w tym miesiącu prawdopodobnie będziemy nagrywać, jest dopiero 20, kiedy to nagrywam, więc coś jeszcze się będzie działo, tak będę szczątkowe jakieś aktywności będę próbował zrobić. Dodatkowo jeszcze dostałem nową pozycję w pracy, która wymaga ode mnie skupienia się maksymalnego, więc siedzę w pracy dłużej, co powoduje, że w domu jestem krócej. W domu mam pakowanie i różne ogarnianie rzeczy formalnych, co powoduje, że mam jeszcze mniej tego czasu. Wybaczcie mi, ale i zrozumcie też, że na chwilę obecną taki trochę, jak to się mówi po angielsku, ładny hiatus, tak? Że taki element zaniku następuje, ale nie na długo, po prostu jest to faza przejściowa, ale chciałem nagrać wam ten króciutki odcinek, tak żebyście wiedzieli, co się dzieje i dlaczego. To nie to, że mi się znudziło, po prostu jest trochę roboty. No, zapraszam was na górę, pokażę wam jak to wygląda, jak wygląda norka, grota i tak. Moje miejsce pracy wygląda mniej więcej tak. Szafki, które do tej pory były ładnie uporządkowane, niestety totalny rozpiździaj. Bajzel totalny, tutaj się pakujemy powoli, różne pudła, statywy, chaos jak widzicie, więc ciężko jest pracować w takich warunkach, ale chodźmy na górę. Zobaczycie jak wygląda studio, w którym nagrywałem do tej pory wszystkie swoje battle reporty i recenzje. To jest mniej więcej widok, który widzicie jak nagrywam unboxingi. A tak naprawdę wygląda to mniej więcej tak. Zobaczcie na ten chaos, który tutaj panuje dookoła. Stół niestety już nie jest zastawiony terenami. Jest zastawiony rzeczami do pakowania. Masa pudełek, jeszcze trochę Space Marinów na sprzedaż. Więc jakby kto chciał, to może wiecie, napisać. No i ogólnie pakujemy. Pakujemy rzeczy, pakujemy wszystkie książki, pakujemy tereny. Wszystko trafia w pudełka, regały i tak dalej. Tu wszystko, o mam jeszcze swój. Tu była kiedyś siłownia, już teraz to jeden mebel, wszystko w jednym miejscu. Jakieś różne duperelki. Moje puste walizki i
masy pudeł, w których będą lądowały moje rzeczy, więc dlatego właśnie ostatnio nie ma zbyt dużo materiałów, są wszystkie maty, na które gramy. Dlatego właśnie nie ma ostatnio materiałów. No więc sami rozumiecie chyba, dlaczego troszeczkę z jednej strony mi się nie chce, a z drugiej jak ciężko byłoby robić coś w takim otoczeniu. Battle Report na ten miesiąc prawdopodobnie się nie pojawi, no bo już jest końcówka, co to za miesiąc mamy, lipiec, sierpnia. Zostało mi 11 dni, więc ciężko pewnie będzie, ponieważ już wszystkie tereny spakowałem. Musicie poczekać niestety i za to was przepraszam do pewnie gdzieś tam końcówki września, może, ale prawdopodobnie początku października. Na pewno zrobimy jakąś inauguracyjną grę, gdzie przyjdę z chłopakami ze Złotego Tronu i zagramy ze Szwagrem i z Vincem coś większego, żeby uczcić przeprowadzkę i zorganizowanie już studia. No więc tak, przede wszystkim jeszcze raz proszę was o cierpliwość i dziękuję wam za cierpliwość z góry. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej zrozumieliście, dlaczego nie ma materiału, nie ma kontentu na kanale. Natomiast na Facebooku się trochę dzieje, no cały czas wrzucam wszystkie rzeczy, które znajdę i które uważam za ciekawe. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia.